Jezus Maria. Tyle problemów politycznych, tak? No przecież co włączymy im bliżej wieczoru, to tym ciągle politycznie coś się gotuje. Słuchajcie, dlaczego żaden z tych redaktorów TVN-ów, Polsatów, TVP1, 2 i innych różnych nie pomyślał, żeby wziąć ludzi nauki, profesorów habilitowanych, profesorów zwyczajnych, doktorów, różnych dziedzin nauk. Usiądź z nimi i powiedz, proszę pana, dzisiaj się zdarzył taki i taki problem polityczny. Pan jako naukowiec, no osoba, która ma wiedzę, no w ścisłej dziedzinie, ale no, chcielibyśmy zdania. Widzicie takich naukowców? Nie ma ich. Czy w ogóle widzicie często jakiekolwiek programy z ludźmi świata nauki? Nie ma ich. A wiecie dlaczego? Żeby wasze łby nie trafiło, że są jeszcze tacy ludzie na tym świecie, że poza uczelniami oni rozmawiają, mówią. Tylko oni nie mówią tak, jak wam się daje sieczkę. Oni mówią coś mądrze. Przynajmniej większość z nich. Ale wy macie o tym nie wiedzieć. Dla was nie ma być świata ułożonego, sensownego, składającego się z różnych warstw, którą każdy trzeba brać pod uwagę. Wy macie dzisiaj widrzystaniec wieczorem z gwiazdami, bo jeszcze trwa. Albo zawody gotowania. To jest wasza wolna chwila. Już macie nawciskane kitów politycznych, już macie wszystko poustawiane, wiecie w jakim banku jak się zadłużyć, co skonsolidować. A te, i w czym prać macie, i gotować, i czym kibel czyścić, wszystko już wiecie, w głowach macie. A teraz czas na waszą rozrywkę, więc gotujemy, no. No pan będzie oceniał kisiel, a 5 zawodników go zrobiło, no. I jednego wypierdziela. I pan będzie przeżywał, że dzisiaj tego wywalili, bo miał mniej niebieski kisiel jak ten drugi, no. Jutro jeszcze w pracy będziecie na ten temat dyskutowali. No o to tu chodzi. Czy to nie jest niewolnictwo? W którym momencie codzienna telewizja, codzienna prasa, codzienne radio. Jak ja jadę gdzieś dalej i mam na przykład w niedzielę włączone radio, to ja mówię, ja pierdzie, przy tego się słuchajcie. Muzyka jest ciągle ta sama. Słuchajcie, jest tyle piosenek. Ja nie wiem, te rozgłosie się uparły na jakieś powiedzmy 50 czy 100 piosenek i tylko te lecą. Ja je na pamięć znam i wiemy. Ja nieraz w niedzielę jadę i mówię, słuchaj, na ZC to teraz będzie leciało mniej więcej to, to albo to i się niewiele mylę. To wszystko jest tak poukładane. Okej, okay. A audycje? A co my tam słuchamy? Ja nawet widzę, jak nieraz są takie audycje tam w Radiu Z czy w innych zgłosiach, gdzie próbują z ludźmi rozmawiać, to jest wszystko takie powierzchowne, takie, żeby czasami nic głębszego nie padło tam. A dlaczego? Dlaczego nikt z nami poważnie nie rozmawia? Ci, co do nas mówią, dlaczego do nas nie mówią poważnie? To znaczy, że albo oni są idiotami, albo nas mają za idiotów. Raczej to drugie. Więc jeżeli ktoś do mnie mówi, robiąc ze mnie idiotę, to co ja robię? Powinienem przed nim zamknąć drzwi i go nie słuchać. Ale my możemy, my nie musimy zamykać drzwi, my po prostu możemy zaoszczędzić prąd. I spędzić mile czas z dziećmi, z bliskimi, z pieskiem, powdychać powietrza i żyć. A jeżeli oni chcą nam głupoty gadać, to ja mogę ich ewentualnie jako cyrkowców obejrzeć godzinę dziennie, ale niech mi za to płacą. Jeżeli ja mam zaśmieciać swój mózg ich kłamstwami, bzdurami, naciąganiem, namawianiem na różne gówna, to jest dla mnie niebezpieczne. Więc ja chociaż chcę na tym zarobić, jak oni chcą istnieć w tych mediach. Celebrytyzm. Po części ja też jestem jakimś celebrytą, tylko ja mówię o innym celebrytyzmie. Jak ktoś się staje celebrytą, to może, nie wiem, być idiotą, dalej jest celebrytą. Mało tego, w reklamach występuje. I my to traktujemy za normalne. To jest przerażające. To jest... Co to będzie dalej? Te media się rozszerzają.
co będzie dalej, bo ta otchłań nonsensu, ta otchłań ucieczki od głębi, od, jeżeli jest dyskusja, to ona powinna mieć głębię swoją, sens. Ja rozumiem takie wieczorne programy w telewizji. Dlaczego tylko o polityce? Jak spotkanie to polityk, polityka. Dlaczego nie ma właśnie tam dzisiaj zapowiadamy, powiedzmy w TVN24 o 21.30 będzie rozmowa z profesorem takim i takim na temat fizyki kwantowej i możliwości, na przykład, czy według fizyki istnieje wieczór, czy istnieją inne wymiary. Przecież nie rozmawia się z debilem, na przykład z kimś, kto nie ma wiedzy naukowej Jackowski. Bo to można by było pokpić. Rozmawia się z profesorem fizyki kwantowej. Ilu ludzi to by zaciekawiło? Ci wszyscy z telewizji często mówią, co robią w programie, to by nam widzów odrzuciło, nikt by tego nie posłuchał. Być może teraz mają rację. Już często mamy tak mózgi wyprane, że naprawdę by nas to nie zainteresowało. Dlatego jest to przerażające, bo to postępuje, to ewoluuje i najgorsze jest to, że może przyjść czas. Znaczy ja myślę, że to wszystko, co powiedziałem, to już wielu waszych oglądaczy, słuchaczy, jak ich tam zwał, których pozdrawiam, może lekko obrażać. Mówię, co on nas tak obraża? Ja akurat lubię gotowanie na ekranie, lub lubię taniec z gwiazdami, lub lubię co innego. Lubię, jak tak do mnie mówią w tej telewizji po scenie, że musiałem takiej powiedzieć, bo to. Można to lubić, może się takich rzeczy przyzwyczaić. To ciągnie jak mantra w pewnym sensie. No, taki film, gdzie tłumaczą, dlaczego powiedzieli przed chwilą coś, to jest jak mantra. To jest, to nawet nas tak fajnie, bo nas tak psychicznie wodzi. Ja nie muszę myśleć, ja po prostu sobie idę, a jeszcze mi powiedzą, dlaczego, po co, ja mam już drogowskazy wyznaczone. No tak, no. Tylko na końcu tej drogi jest nic, albo przepaść. Bo w międzyczasie ci też rzucą w reklamach czy w innych rzeczach dużo innych informacji i też to będziesz uważała za niewinne, za coś, no co, bardzo fajne, no wszystko jest takie czyste i proste. No nie jest to wszystko ani czyste, ani proste. Nasze życie nie ma wielu odpowiedzi. Nam się nie daje na ten temat w ogóle myśleć. My mamy wyznaczoną drogę. Koszmar. To jest koszmar. Dla mnie to jest koszmar. Nie ma wnętrza, ono jest z nas kompletnie wyciągane, nie ma tego. I właśnie niszowe telewizje, to nie obraża was. Partyzantka, kurwa mać, partyzanci telewizyjni, ludzie, którzy próbują gdzieś zaistnieć w mediach, bo chcą pokazywać coś więcej. Mówić coś z sensem. Oni są partyzantami. Ale ja tak zawsze mówię do swojej żony. Kasiu, jeżeli byłabyś geniuszem i dryfowałabyś na desce czy na belce po oceanie, już głodna, wyczerpana, trafiłabyś na wyspę, gdzie żyje 100 debili, wariatów, kompletnych wariatów, schizofreników, to uwierz mi, od pierwszego momentu kontaktu z tobą oni cię będą mieli za wariata, bo będziesz inna od nich. Problem jest taki, że ocean zalewanego nonsensu, czyli odbierania nam woli myślenia, możliwości myślenia, głębokiego, męczącego nas często, brakiem odpowiedzi, ten rozwój tego jest tak ogromny, że uwierzcie mi, to co wy robicie, czy wiele innych jakichś stacji, gazet, stron jakichś internetowych, to wy jesteście takim wielkim ognisku iskierkami tylko. To jest przerażające. Tego, to jest coś. No ale to tak jakby był wielki ogień i gdzieś tam ktoś parę kropelek gdzieś rzucał. I żeby dalej istnieć, w którymś momencie byśmy musieli skomercjalizować albo, za przeproszeniem, skurwić z kimś większym, bo macie trochę widzów, a jeszcze im weźmiemy tych widzów, bo musimy przebić tego potentata. I najgorsze jest to, że ten ocean nonsensu będzie się coraz bardziej rozszerzał.
I uwierzcie mi, tak jak na przykład jemy wszystko, idziemy do marketu, nie patrzymy z czego, co tam jest, nie? Albo to jakieś dziwne wyrazy piszą z tyłu, ja nie będę tego czytał. Parę razy próbowałem czytać, ale tak dziwnie pisze, że nie wiem, no. No pisze, w każdym bądź razie pisze jogurt malinowy, no. No tu nie ma na odwrocie nic o malinach, tylko o jakichś dżownicach czy robakach. No ale mniejsza z tym, no chyba wiedzą, co robią, nie? No i zresztą to pachnie, nie? No to zjem. Tak nas interesuje wszystko. Po prostu mówimy, że jesteśmy coraz mądrzejsi, ale tak naprawdę wierzymy tylko w pierwszy napis. Otóż ja u was zamawiam od dzisiaj reklamę. Sam w niej zagram, a wypuśćcie to. 20 razy, znaczy nie wiem, 20. 2 razy dziennie puszczajcie to. Uwaga, zaczynamy. No, moja reklama, start. Platon był idiotą. Koniec reklamy. Wydaje się to śmieszne i nonsens, co ja powiedziałem przed chwilą. Ale po pół roku, jeżeli byście uczciwie puszczali tą reklamę, chociażby 2 razy dziennie, to większość uznałaby, że mam rację. Kto? Platon? Ponoć idiota, tak mówią w telewizji. No, może wszyscy głośno o tym nie powiedzą, ale skoro już mówią, to coś na rzeczy musi być. Tak to działa. A może był, co? Zobaczcie, jak się łatwo sieją. Sieją się takie, jak ziarenka już w nas. Tak to wygląda. Słowo. Nie możemy zapomnieć. Na początku było słowo. Ale kto rozumny, to zrozumie jeszcze jedno. Żeby powstało słowo, musi być zamysł i zamiar. Wynikiem jego jest słowo, jeżeli ma być przekazem. Jeżeli w Piśmie Świętym piszą, na początku było słowo jako podstawa, to znaczy na początku jest zamiar i zamysł. Potem powstaje słowo, a z niego wszystko się staje. Więc pytanie, czy to słowo, które słyszycie, a które często gwałci, unicestwia wasze wyobrażenie i wasze własne myślenie i wasza własna filozofia. Platon nie był idiotą. To wy nie jesteście w sobie Platonami. Przestaliście nimi dawno być. A każdy człowiek powinien być swoim własnym filozofem. Każdy człowiek ma prawo do odbierania świata takim, jaki jest. Do swoich własnych fantazji. Co to za obraz, który ma tylko 4 kolory? Może być, ale jakby były wszystkie 4-kolorowe, to sztuka chyba by przestała istnieć. Masz pełną paletę barw malowania obrazów. Pełną paletę swojej wyobraźni, marzeń. Nauka na wiele pytań nie ma odpowiedzi, więc maluj. Domaluj sobie to. Nawet jeżeli do niczego cię to nie doprowadzi, albo do błędnych wniosków, to ty malujesz, to tobie upiększa to świat, to ty nie musisz mieć kredytu wtedy. Pomyślisz sobie, po co mi ten kredyt, który mnie uwiąże na 55 lat, a potem zdechnę, jeżeli go cudem spłacę. Przecież mi jest dobrze. Mam coś. Może niedużo. Jest dobrze. Mam przyjaciół. Mam z kim porozmawiać. Nie mogę się doczekać piątków, bo w piątek po pracy zawsze spotykam się w gronie bardzo ścisłych swoich znajomych i gadamy sobie o czym. Gadamy sobie różnie. Zadajemy sobie różne pytania i próbujemy na nie odpowiedzieć. Pomyślcie. Świętej pamięci pan Kantor i jego na przykład sztuka Wielopole, Wielopole. Ja jako młody chłopak, a właściwie dzieciak jeszcze, jak pierwszy raz gdzieś natknąłem się w czarno-białym telewizorze na sztukę Wielopole, Wielopole, to byłem przerażony. Ktoś wstaje, ktoś chodzi. Wiecie, że to mi, ta sztuka mi tkwi latami w głowie, ja często do niej wracam. A to jest
To jest genialne. To jest coś wywodzące się z wnętrza jednego twórcy, jednego człowieka. Każdy z nas takie wielopole ma w swojej głowie. Dlaczego nie gramy w sobie, nie myślimy? Dlaczego nie stworzymy sami w swojej głowie filmu? Dlaczego się nie położymy pewnego wieczora, włączymy telewizor i sami sobie wyobrażymy film, który się będzie realizował sam w naszej psychice? Przecież my się bardziej uwrażliwiamy, my robimy siebie twórcy. My możemy w jednym dniu nakręcić sobie w głowie film. I to może być ładne. Nie wpływa na nas nic złego. My, to się dzieje według naszej woli. My jesteśmy leniwi. My wolimy, żeby ktoś nam tłumaczył, dlaczego kichnął przed chwilą. Po co nam o tym myśleć? Puenta to jest takie moje myśl, bardzo prosta. Twórczość oparta na życiu. I to jest puenta. Przestanę gadać po tym, jak to przeczytam. Nasz kraj, a może być nasz świat, jest istną oazą dla wszelkiej maści wykształconych urzędników. Ci ludzie, najczęściej po studiach, ta cała armia biurokratów uzurpuje sobie prawo do twierdzenia, że są ludźmi nauki. Niestety nie. To wykształceni schematycy, ptaki z odciętymi skrzydłami. Nie wolno godzić się z tezą, że nasze istnienie to tylko konsumpcja, obowiązki, realność tego, co ustalone. Jeżeli ktoś napisał Piotrusia Pana, to nie po to, żeby był tylko to towar literacki na półce do sprzedaży. To twórczość, to czyjeś wynurzenie intelektualne w jakiejś formie. To głos czyjejś duszy, która póki co jest uwięziona w ciele autora, lecz kiedyś z niej uleci, stanie się wolna jak ptak w przestworzach. Póki co tworzy, bo nie może jeszcze latać. Ja to bardzo niezgrabnie przeczytałem, ale powiem Państwu jedno. To jest moja książka. Nie chcę, nie podawajcie tytułu, bo dla mnie skarbem jest, że ja to potrafiłem napisać. Czy Wy wiecie, że Wy wszyscy możecie napisać swoją książkę swego życia? Ale jak ona będzie brzmiała, jeżeli będziecie ją pisali tak? Przedwczoraj, piszę książkę, przedwczoraj oglądałem odcinek 127. Dlaczego ja? Co jest mówię? W TVN. Zmienili o 15 minut czas edycji, bo jest 15 po 17 ten program. Żadnych wniosków z tego odcinka nie wyciągnąłem, poza tymi, co już miałem. Ciekawe, jaki będzie następny odcinek. Potem zjadłem kolację, wyszedłem z psem, który długo się nie mógł załatwić, wróciłem i spóźniłem się na gotowanie na ekranie. Nie chcę Państwa obrażać, ale żeby napisać ciekawą książkę o swoim życiu, to trzeba kurwa mać ciekawie żyć. Mało tego, ja mogę tworzyć Wam kontrowersje w życiu. Wielu z nich mówi, Jackowski, jaki to tam jasnowiec. Albo, o Jackowski to jasnowiec. A może jeszcze mała garstka powie, Boże, ten Jackowski prawie święty. Ani taki, ani taki, ani taki. Jackowski ciągle walczy i tworzy swoją historię. I czyta książkę. Swoją, swego życia, którą napisał, prawdziwie. Nie muszę się wstydzić. Ja mogę łamać język, bo głośno, brzydko czytam. Ale ja czytam o swoim życiu. I chwilami mówię, Boże, jakie to było piękne, jakie to jest fajne, jakie to genialne. Tak mamy żyć. To ma być ciekawa książka. Zawsze sobie wyobraźcie, że wasze życie to będzie książka, która będzie napisana. I on do cholery trzeba przeczytać, bo co to jest za książka, której się nie da przeczytać? No, nie można przeczytać po 10 stronie tego samego w kółko Macieja. I to, że nie mieliście zdania, w to, że się na nic nie zbuntowaliście, to, że powiedzieliście, nie, ja się z tym nie godzę. To, że poszliście z motyką na cały świat. Chociaż raz w życiu chwyćcie kij w rękę i spróbujcie walczyć z całym światem. To jest możliwe. Przecież cały świat jest w twojej głowie. Możesz go akceptować albo nie. Siła jest w tobie. A te skurwysyny próbują ci powiedzieć, że nie. Że ty nie możesz myśleć. To jest nawet niehumanitarne myśleć. To jest antyspołeczne myśleć, a ty musisz być europejski. Człowieku, w każdej chwili możesz tak żyć, żeby napisać książkę. Ona może mieć 15 stron
a być zajebiście ciekawa. Ona może mieć 100 stron albo 1000, nieważne ile ona ma stron. Nieważne, czy ją nawet napiszesz, ty masz ją pamiętać. Ty ją co dzień piszesz. Niech ona do cholery nie będzie nudna. I też nie pisze się książek o niczym. W życiu trzeba dociekać, walczyć. Ty tu jesteś, tu ci nikt, tu masz wielu wędrowców koło siebie, ale tu ci nikt nie powie rzeczy oczywistych, podstawowych. Nikt z nas nie wie tego. Więc walcz, dociekaj tak jak my. Albo bądź tak jak mucha, która mówi, żyje i kiedyś umrę. No i po co mi myśleć, skoro i tak umrę? Nie. To jest twój czas. A książka, czy się tobie to podoba, czy nie, będzie napisana w twojej pamięci. Zobacz, ile masz do roboty. Jak kiedyś ktoś taki jak Bóg zaczął czytać nasze książki, jak pomyślisz, jak ci powie, stary, ja mimo Bóg, ale nie chce mi się już tego czytać, przeczytałem 10 stron i mam dosyć. Proszę cię o jedną, nie męcz mnie i przeczytaj mi na głos sam swoją książkę. Pomęczmy się razem. Nie, kolego, napisz genialną książkę z twojego życia. Obojętnie, ile masz lat. Zawsze możesz ją od nowa zacząć. Koniec. Jeżeli obserwuje ktokolwiek z was, na pewno dużo z was obserwuje to, co się dzieje dookoła, to smak jakichś niepokojów i wojny, który się wywodzi głównie z Bliskiego Wschodu, ale ruchy Rosji, ruchy Stanów, coraz większe niedogadywanie się Rosji ze Stanami, którzy są zaangażowani w tę wojnę, naprawdę to już nie są żarty ani domysły. To naprawdę wisi jakieś gówno w powietrzu. Mnie to przeraża. Znaczy, przeraża. Żyję. Dostałem carte blanche od Pana Boga 1 czerwca i tak sobie żyję trochę z Afriką. Dzięki Panu Bogu za to. Kiedyś, jak byłem sam, już tu mówiłem u was, że dzieci sam wychowałem i tak mi było smutno, że tam córka poszła na swoje, syn też tak trochę za granicę zaczął jeździć, tak było mi smutno, że jestem sam. I powiedziałem, Panie Boże, daj mi jakąś starą, może być brzydka baba, tak jak ja. Jestem brzydki, ale nie będzie mądra, żebym mógł pogadać. Bóg mi dał mądrą kobietę. Przesadził trochę. Jego sprawa. No, ja chciałem trochę co innego, ale jest okej. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Wiem, że Bóg da wtedy, kiedy już nie chcemy. Kiedy dojrzejemy do swojej prośby. Ale tak jak nasze dziecko. Jeżeli nie chcemy mieć rozwydrzonego histeryka, no bo nasze dziecko jakbyśmy nauczyli, żeby prosiło, to by co chwilę prosiło, no, co by zobaczyło, to by chciało. Nie no, jako rodzice wiemy, jakie życzenie można dziecka spełnić, bo my to na to dojrzale patrzymy. Bóg też spełnia nasze prośby. Bóg mi dał bardzo wiele. Więc jeżeli coś się stanie na świecie, a uważam, że w najbliższym czasie się stanie coś na świecie, to ilekolwiek mi dał Bóg życie dodatkowo na plus, jestem mu wdzięczny. Ale uwierzcie mi, stanie się coś na świecie i póki co Jackowski mówi stop. Tym razem inaczej jak w poprzednich latach wisi coś w powietrzu. Sam nie wiem, co będzie dalej. Oczywiście chciałbym tylko powiedzieć, żeby nikt nie demonizował, na przykład domyślając się w moich słowach coś, że o Jezus, zaraz coś tu, bomby spadną. Nie. Dochodzimy do momentu na świecie bardzo ważnego. Do momentu, w którym naprawdę coś zacznie pękać. Zacznie się coś bardzo złego dziać. On jest blisko. Poczekajmy. Mnie cieszą już w tej chwili inne sytuacje, inne rzeczy. Cieszy mnie, że nie jestem sam. Że ktoś tam w kuchni gotuje teraz, między innymi dla mnie. Że ja dzisiaj kupiłem 2 tony węgla, wrzuciłem do pizzy i jak będzie chłodniej, to zaraz napalę w piecu, będę miał ciepło. Słuchajcie, to jest takie, mój kolega mówi, że oj Krzysztof,
W naszym wieku, on jest mniej więcej w moim wieku, mówi, czujemy pomału czeluśnicości, bo się starzejemy i wiesz, wyciszamy się, mniej głośnej muzyki słuchamy, wiesz, dziadkujemy pomału. Myślę, że nie. Myślę, że jeżeli człowiek dobrze obserwuje świat, to zatacza koło. Jak było się dzieckiem, to się czuło właśnie zapach, który mama gotowała. Bardziej się czuło atmosferę domową. Czuło się bezpieczeństwo w mieszkaniu. Potem wychodzimy właśnie z motyką na cały świat i chcemy kijem bić cały świat. Nie? No i tam od czasu po plecach dostaniemy. No kogoś tam też uderzymy, coś wygramy, coś przegramy, znów wygramy, czymś jeździmy, szalejemy, podrywamy, wyrywamy, cudujemy. A potem dochodzimy do wniosku, że ta walka, no po co to walczyć? No przecież to jest mój świat. I tak nic nie zmienię. Ja mogę mówić, ale kto mnie będzie słuchał? Co z tego, że ja tu gadałem te godzinę czy dwie? Ktoś to posłucha i jutro włączy i będzie gotował na ekranie. I smak do tego rosołu będzie czuł, bo przecież Pan powie, jak on smakuje. Wejście w siebie to jest zwycięstwo. My uciekamy z domu, uciekamy w młodych latach, uciekamy z siebie, my szukamy siebie na zewnątrz. To jest ładne, może to jest naturalne nawet, ale ostatecznie dochodzimy do wniosku, że my jesteśmy w sobie. A jedynym zwycięstwem, jakie w życiu możemy odnieść, to jest jedno. To jest miłość. Do cholery tylko to. Miłość do bliźnich, do rodziny, do psa, którego mamy, kota, nawet do tego kota bezdomnego na dachu, który teraz czeka, żeby coś mu tam do jedzenia rzucić. Miłość. Podstawa. Daj siebie drugiemu, koniec. Nie bez sensu. Nie łudź drugiego łudzenia. Tylko sam dawaj i nic za to nie chci. I nic więcej nie możesz oczekiwać od tego życia i świata. I modlić się, żeby jeszcze trochę pożyć. Nie ma innej walki. Dlatego to, ja mam brudne ręce, no już domyte, bo dzisiaj składałem z żoną odciski palców. Tak, potem tak, z osobna każdy kciuk. Robiłem sprawę pewnej kobiecie, którą okradli na bardzo poważne pieniądze i ona przyniosła pewien pojemnik i żona to dotykała i ja. No i w końcu prokuratura z tej miejscowości zgłosiła się na prokuraturę w Człuchowie, żeby Jackowskiej pobrać odciski palców, bo tam nowe odciski palców są na tym pojemniku. No i podawaliśmy to. I widziałem, z jaką pieczołowitością to policja robi. I tak sobie myślę. Więcej ta policja ma pisania, jak myślenia i śledztwa. Pisania. Tam siedzieliśmy z 2 godziny na tym komisariacie. Taka zwykła formalność. I ja sobie myślę. Tak sobie wyobrażam policjanta, to on powinien myśleć, dedukować, jest zdarzenie, myśleć, przesłuchać, tu lecieć, to... Tam jest więcej procedury pisania, jak robienia. I tak sobie pomyślałem, fajnie, że ja to inaczej robię. Ja nie wszystkie sprawy w życiu wyjaśniłem, ale to, co potrafiłem, to było takie poczucie, bach, trafienie. Każdy z nas powinien to swoje, cokolwiek robi, czymkolwiek się zajmuje, powinien traktować to z zabawą trochę, polubić. Mi kiedyś kolega powiedział tak, taki mój znajomy, wiesz dlaczego tylu ludzi jest nieszczęśliwych? Bo zobacz, jak oni idą do pracy. Zobacz, jak mówi, jaka jest mentalność przeciętnego Polaka, na przykład budowlańca. Wstaje rano w poniedziałek, rano wstaje, o kurde. Za godzinę trzeba być w robocie. Opada, o jasna cholera. Idzie taki już zdechły do tej roboty. A mówi, ale można wstać rano i myśleć. Idę do pracy.
buduję. Ciężka to praca, ale jestem szczęśliwy. Dzisiaj coś znów zbuduję. Nastawienie się, cokolwiek się robi, na to, że to jest akurat teraz moja sztuka, którą robię. To jest moje. Ja jestem budowniczym. Idę zbudować dom. Pada, zmoknę. To się trzeba inaczej ubrać, żeby nie zmoknąć. I idę budować. Budować. To jest trochę naiwne, co ja mówię. Nie. To jest prawdziwe. Wszystko, co się w życiu robi, nawet gdyby się robiło najprostszą rzecz, trzeba ją pokochać. Pokochać. Powiem tak. Zawsze bym się w życiu znalazł, jestem tego pewny, nawet gdybym na starość poszedł do Anglii na zmywak, zmywać gary, pracowałbym po 12 godzin dziennie, to przysięgam wam, że wychodziłbym z tej pracy szczęśliwy. Mam teraz 3 godziny dla siebie, zanim pójdę spać, żeby rano wstać do roboty. Te 3 godziny są dla mnie świętem. Pójdę sobie coś fajnego do baru zjeść. Do niego, bo nie jesteśmy na drugie. Pójdę, potem to, potem sobie pójdę na jakąś rzekę, która jest niedaleko. Popatrzę, pochodzę. Ale jeszcze o jednej rzeczy muszę dzisiaj pomyśleć. Dzisiaj 20% więcej garów umyłem jak ostatnio. Dostaję wprawy. To jest to. Wszystko musimy kochać, co robimy, myśleć musimy sami i pisać książkę, żeby była ciekawa, bo ktoś ją będzie czytał.